Dzieje się? No to się dzieje. Witamy w końcu w Hornigach w słoneczny dzień, bez tkaniny, chociaż trochę cieplej, wilgotno, bo było podlewane. Były wcześniej przykrywane te truskawki, więc na pewno znajdziemy tutaj jakieś problemy. Maja 8, jesteśmy po nocy, w której po raz kolejny w wielu lokalizacjach wystąpiły przymrozki. Tu akurat temperatura spadła blisko zera, ale już kilka kilometrów dalej mamy uszkodzenia i na truskawkach, i w sadach, i w innych uprawach, także maj majem i wszystko jeszcze nas może zaskoczyć. Tak jak wspomniałem na początku, plantacja ta była wcześniej okrywana, były momenty wilgotniejsze. Jesteśmy w okresie pełni kwitnienia, na niektórych odmianach po pełni kwitnienia widać już zawiązki owoców. Co tu się dzieje? Oczywiście dzieje się zawsze jak w tym momencie wszystko. Tradycyjnie w momencie, kiedy na plantację powinna przyjść słoma do ściółkowania międzyrzędzi, pojawiają się problemy z przędziorkiem, bo ta suma temperatur w końcu się zebrała, populacja zdążyła się namnożyć i jest on, powinniśmy go szukać jak najbardziej. Tutaj myślę, że nie jest to zdziwieniem, że szukamy go na tych starszych liściach, tam gdzie on miał najwięcej czasu do zasiedlenia. Tutaj akurat w tym miejscu mamy go niewiele, ale są miejsca, szczególnie na odmianach bardziej podatnych, takich jak chociażby marmolada, jest ich miejscami naprawdę dużo i konieczne jest wykonanie zabiegu zwalczającego. Wiem, że jest kwitnienie, ale trzeba wyszukać taki produkt, który będzie w tym momencie skuteczny i bezpieczny. W zeszłym roku powiedziałbym, że Floromite, w tym roku tego nie powiem, bo ten produkt stracił rejestrację, ale szukajmy. I co jest ważne? Technika wykonania zabiegu. Pryskanie, opryskiwanie belką polową powierzchni przy zwalczaniu przędziorka to na pewno nie jest to, czego oczekujemy. Nie będzie tej skuteczności, jeżeli te liście nie będą w pełni opryskiwane. Ze szkodników dalej kwieciak, tutaj kontynuacja walki, ale myślę, że każdy, kto ma truskawkę, wie, że trzeba codziennie patrzeć na plantację i zabiegi wykonywać wieczorem, bo to wtedy on jest najaktywniejszy. W ciornastków jeszcze nie obserwujemy, ale myślę, że w najbliższych dniach się będą pokazywały, także też ten monitoring powinien być prowadzony. A co najważniejsze, choroby i odżywianie roślin, bo tutaj dbamy o to, żeby te kwiaty rozwijały się na jak najlepiej i żeby już z nich powstawały owoce. A widać, że w niektórych miejscach po tych wielu nocach, kiedy plantacje były okryte tkaniną, mamy problemy z różnego rodzaju chorobami. Są miejsca, dochodzą mnie sygnały, że w plantacje nawet miejscami potrafią ugniwać podstawy kwiatostanów, podstawy pędów, ale w większości mamy raczej problemy z tym, że mamy uszkodzenia gdzieś tam na szypułce, na resztkach okwiatu, na przylistkach. No jest to wszystko spowodowane tym, że przez wiele godzin mieliśmy zwilżenie, a temperatury były całkiem spore. W tym momencie widzicie Państwo mnóstwo kwiatów. Gdzieś tam dalej pojawiają się też następne kwiatostany, ale to jest ten moment, kiedy musimy tą ochronę prowadzić jak najintensywniej. Zrobiły się chłodniejsze noce, są ogromne rosy, więc ta wilgoć nawet tutaj wewnątrz krzewu utrzymuje się bardzo długo. Zabiegi w takim okresie powinny być wykonywane co kilka dni, możliwie w okresach stabilnej pogody z wykorzystaniem produktów zabezpieczających, kontaktowych, takich jakby chociażby kaptan w kombinacji z waxiplantem, żeby budować tą naturalną odporność też przeciwko szarej pleśni, ale też mączniakowi, plamistością liści, ale substancje o działaniu systemicznym, takie jakby chociażby pirmetanil z pyrusa, czy też znane produkty dwuskładnikowe, które są stosowane szeroko, to już jest właśnie ten moment, bo mimo tego, że w dzień jest ciepło, wydaje się, że jest sucho, to ten potencjał infekcyjny jest na plantacji, bo gdzieś tam szara pleśń na starych liściach jest gdzieś na poszczególnych kwiatkach, które były przykryte i przygniwały jeszcze w momencie, kiedy było to wszystko okryte tkaniną. Także to jest ten moment i mimo tego, że wydawałoby się, że nie ma dużego ryzyka, to powinniśmy w tym momencie myśleć o intensywnej ochronie. Każdego dnia odbieram wiele telefonów z pytaniami o to, jak w tym trudnym okresie, kiedy potrzebujemy wykonać wiele zabiegów, czy można łączyć ze sobą te agrochemikalia. Oczywiście standardowe mieszaniny insektycydów na kwieciaka z fungicydami, tutaj to są mieszaniny sprawdzone. Przy łączeniu nawozów myślę, że to, co dajemy w tym momencie, czy jakieś biostymulatory typu BM Start, czy inne produkty algowe z fungicydami, też jak najbardziej tutaj nie ma problemu.
Pojawiają się problemy w momencie, kiedy chcemy podać nawozy wapniowe, ale nawozy wapniowe proste, oparte o saletę wapniową, oparte o chlorek wapnia. Tutaj one raczej wpływają na pH cieczy, tego bym nie polecał do mieszanin. Tutaj to może delikatnie wpływać na właśnie skuteczność środków ochrony roślin. I pamiętajmy, że jeżeli chcemy zrobić skomplikowaną mieszaninę, dać chociażby dwa fungicydy, tak jak wspomniałem, kaptan pyrus i do tego jeszcze nawóz biostymulujący, plus do tego jakiś insektycyd. Dajmy tej wody więcej, zróbmy ten zabieg wieczorem, tak żeby nie stosować to w momencie, kiedy woda będzie szybko odparowywała z liści, kiedy może dochodzić nam do jakichś różnego rodzaju fitotoksyczności. Są plantacje, które są zestresowane, także stosowanie Asahi gdzieś w połączeniu z fungicydami to na pewno będzie dobry czas. A w momencie, kiedy będziemy mieli wykształcony już jeden, dwa owoce z kwiatostanu, szczególnie na odmianach drobnoowocowych, takich jak chociażby marmolada, tam gdzie tych owoców jest miliony, warto pomyśleć już o rozpoczęciu programu biostymulacyjnego nakierowanego na wielkość owoców, czyli kalibra 3 razy co tydzień w dawce 2 litry. To myślę, że to szczególnie w tym sezonie, kiedy mamy walkę o każdy owoc i o to, żeby był on jak największy i jak najkształtniejszy, będzie dobrym rozwiązaniem.